Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Brączek. Dzień dobry, z tej strony Kasperek. I witamy was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Od Biedaka do Kozaka. Zapraszam na poprzedni do Bolusia, tam zostawcie łapeczkę w górę, subika u Bolusia też zostawcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Natomiast dzisiaj jak sami widzicie, po wielu waszych prośbach, po wielu komentarzach, bo naprawdę praktycznie praktycznie pod każdym odcinkiem były komentarze, żebyśmy przetestowali jakiegoś zetora na tej polskiej wsi. I powiem wam szczerze, tutaj jedynym zetorem, który moim zdaniem pasował na tą naszą gospodarkę, pasował do naszych wszystkich maszyn, to właśnie był Zetor Proxima 120. I ten zetor dzisiaj, tego zetora będziemy sobie dzisiaj testować. Powiem wam, naprawdę wygląda, prezentuje się pięknie, chodzi jeszcze lepiej. Także mordeczki, dzisiaj w odcineczku akcja gruberowanie. Bolek będzie się brał za koszenie łubinu do końca, bo tak jak wiecie, na swoim odcinku kosił właśnie łubin. Skosi dzisiaj ten łubin do końca, natomiast my pojedziemy sobie właśnie na tamto pole gruberować. Zobaczymy, jak nasz zetorek, który jest dzisiaj u nas na testach, pieseł na błek, pies po lawecie biega u Zbyszka. Przetestujemy sobie właśnie dzisiaj tego zetora w gruberze. Natomiast później jeszcze pozbieramy sobie ziemniaki, bo jak sami wiecie, tych ziemniaków jeszcze nie udało nam się wykopać. Co mordeczko? Na psa patrzysz? Pies, bab, położył się idealnie pod twoim kołem, patrz! Nie, ja wolę nie patrzeć, wiesz, bo jeszcze go... Ja czaisz to, że idealnie położył się w tych miejscach, gdzie koła, i normalnie on się położył bokiem, nie? O Jezus. Normalnie leżał. O. Nie chciałbym tutaj nic urwać w tym zetorze, ale powiem wam naprawdę, jest to ciągnik, który prawdopodobnie... Daj mu iść! Nie, bo tam trochę betonu przyhaczyłem chyba tym obciążnikiem. Jest to zetor, który... Chcielibyśmy, żeby był tutaj u nas na tej gospodarce, natomiast no aktualnie na pewno nie będzie funduszy na niego, bo on tam koło stówki na pewno będzie kosztował tutaj w farmingu. Także na razie na pewno zakup takiego zetora odpada. Natomiast wydaje mi się, że kiedyś, gdybyśmy na przykład naszego zetora wymieniali, no to moglibyśmy wymienić go sobie właśnie na tego tutaj. Starczy? Do przodu trochę. Do przodu. Dobra. O, może być? Jeszcze. Dobra. Ogólnie wywaliliśmy ten mod zaczepiania, mordo, i fajnie by było, gdybyśmy go z powrotem sobie wrzucili tutaj. No dobra, teraz jest no, chyba już pożniwa kukurydzy, ogólnie, właśnie nie wiem, jak on tam jest, kurczę. Ogólnie powiem wam tak, no na ciągnik z gruberem wygląda naprawdę spoko. Tutaj moim zdaniem moglibyśmy nawet do niego dać 3 metrowy, on powinien sobie poradzić, bo jak sami wiecie, no ma 120 koni, więc to jest tak jakby... no o te 20-30 koni więcej od naszej czwórki. To natomiast chodzi bardziej o gabaryt, wiesz? Gabarytowo ogólnie nie wygląda na 120 koni, no przynajmniej nie, no moim teraz, zdaniem. Patrząc na naszą czwórkę, on jest takiej samej wielkości jak czwórka, nie? Mordeczko, powiedz mi, nasiona, czy nasiona są tutaj gdzieś blisko wystawione? Chyba u świń. Nie, dobra, widzę tutaj nasiona są. Bo ona jak stała na lawecie i patrzyłem na czwórkę, to czwórka bodajże była taka sama wielkościowo jak ta Forterra. Proxima. Proxima, przepraszam. Forterrę testowałem sobie... Forterrę ja właśnie bym przetestował chętnie też. Znaczy testowałem ją, jest zajebista Forterra, nie? Jest no. Tak ładny traktor, bo testowałem ją już, no nie wiem, jakieś 5-6 odcinków temu na swojej serii Od Początku do Majątku. I powiem ci, nie, ona by tutaj wyglądała, ona ma 100... Ponad 150 koni chyba. No 150, no na 150-160 koni gdzieś, ale coś takiego, dobrze pamiętam. Nie wiem, czy nawet shipować nie można było i do 180, nie pamiętam dokładnie. Natomiast powiem ci, nie, do 180 nie, ona miała 150 koni. Po chipie już chyba. I powiem ci, naprawdę zarąbisty traktor i wydaje mi się, że tutaj ona naprawdę też by pasowała na tą serię. Ja bym się ogólnie zakręcił wokół tych zetorów i takiego jednego zetorka na pewno bym chciał tutaj na tej serii zobaczyć. Może jeszcze nie teraz, ale na pewno w niedalekiej przyszłości chciałbym, żeby taki zetor tutaj u nas właśnie zawitał. Chociaż powiem ci, porównałbym właśnie Proximę do Forterry, bo wiadomo, że Forterra to już będzie troszeczkę większy traktor. Natomiast porównałbym jednego do drugiego pod względem wizualnym, który po prostu będzie lepiej wyglądał u nas na gospodarstwie. Już nie patrzyłbym na te konie, tylko patrzyłbym na to właśnie, żeby to wszystko ładnie się tutaj zgrywało. Znaczy nie? Tak, ten jest na pewno taki fajny, mały, zgrabny, no. A ma fajną liczbę koni, a jeśli chodzi o Forterrę, to Forterra ma ten wysunięty przód, jak dobrze zawsze pamiętam. Tak, tak, tak. I ona tak, tak no, gigantycznie już wygląda, tak nie wiem, jakoś do tych przodów, ona wygląda jak te New Holland to są? Znaczy, okay. Ja ci powiem tak, ona prosto mówiąc wygląda już troszeczkę gabarytowo, po prostu tak masywniej, nie? No. Ale tutaj ta Proximka naprawdę, no, pasuje, naprawdę pasuje. Natomiast, no tak jak wiecie, na pewno teraz nowego traktora nie będziemy sobie sprawiać tutaj na gospodarstwo, tylko praktycznie no, nowym ciągnikiem, który u nas się pojawi w niedalekiej przyszłości, będzie właśnie używany ciągnik. Także jeszcze też sami nie wiemy, jaki dokładnie to będzie model, natomiast na pewno będzie to
używany traktor, bo z pieniędzmi oczywiście też nie ma co na razie szaleć. Ogólnie siejemy sobie tutaj na tym polu po łubinie, gdzie właśnie Bolek teraz kosi, jeszcze do kasza resztki. Siejemy sobie rzodkiew, żeby to nawiezienie nam też tutaj już po prostu dało. Dobra, teraz... A właśnie, sprawdzaliśmy to, czy nie w końcu? Co? Dobra, ja zaraz wjadę na równo i będę sprawdzał, czy jest rzodkiew w tym. W tym? W no. Płodozmianie? Ogólnie ludzie nam pisali, że jest rzodkiew w płodozmianie, tylko że nic nie daje. Z tego, co ja wyczytałem w komentarzach. Natomiast też nie jestem w 100% pewien. Powiedzmy, co tu mamy. Mamy tutaj... ugór strączkowy. Czyli będzie teraz strączkowe i rzodkiew. Ogólnie, mordo, co się dowiedziałem, to w sumie też nie wiedziałem tego. Dowiedziałem się, że rzodkiew nie musi być w 100% urośnięta. Wystarczy, że wykiełkuje. Bo rzodki są bodajże chyba dwie fazy rośnięcia, tak? Tak, pierwsza i druga. No, no to wystarczy, że masz pierwszą, możesz już kultywatorować. Aha. Bo okay. To wystarczy, że to wzejdzie i to już daje wtedy, no akurat na mod season daje nam 33% bodajże nawożenia, tak? Bo ja się właśnie po swoim odcinku ze swojej serii pytałem. Nie ma rzodki. Nie ma rzodki? A, czyli... Nie, właśnie mi też się tak, bo my z Adamem po prostu wiedzieliśmy, że to jest poplon i że to nam da nawożenie, ale nie sprawdzaliśmy tego i tak właśnie teraz szukam i nie widzę. No może tego. I lepiej, przynajmniej nie będzie, wiesz, tam jakichś żadnych niedomówień. Sprawdziliśmy, nie ma rzodki, więc rzodki nie musimy uwzględniać w tym naszym poplonie. W tym naszym płodozmianie, przepraszam bardzo. A siejemy sobie, tak jak mówiłem, tutaj rzodkiew. W przyszłym sezonie jeszcze też do końca, nie no wiemy co będzie, bo mamy rozpiskę. Tutaj będziemy siali owiec prawdopodobnie chyba, tak? Dobrze pamiętam, że tu będzie owiec siany na wiosnę. W kolejnym odcinku Bolka będzie już właśnie pierwszy dzień wiosny. Także będziemy na pewno cisnęli jak najszybciej z tymi siewami. Tutaj pola praktycznie będziemy mieli wszystkie przygotowane, jeśli chodzi o tą pierwszą dawkę nawozu. Co mnie oczywiście bardzo cieszy, bo będzie mniej roboty po prostu na wiosnę. A co za tym idzie, będą szybciej będą żniwa, więc jak najbardziej ja się bardzo z tego cieszę. Ogólnie powiem Ci, że radzi sobie fajnie z tym gruberem. Ogólnie patrzę na nią i strasznie szybko koła jej się brudzą. Tak, bo ja praktycznie zrobiłem jeden przejazd na skrajniaku i już były ubrudzone. Fest ale są ubrudzone, gdybyśmy tak chcieli, się mega odbijają. No, gdybyśmy chcieli na przykład ten traktor mieć tutaj, no to na pewno parę rzeczy byśmy w nim zmienili, takich, żeby był po prostu idealny dla nas. Ale panel IC w nim działa, więc bardzo fajnie. Możemy sobie wszystko otwierać. Jedyne, czego nie możemy otworzyć, to dach, bo w sumie tutaj jest taki dziwny szyberdach. Chyba, nie możemy go otwierać, szkoda. Ogólnie wykonanie tego ciągnika w środku, no moim zdaniem naprawdę super. Wygląda, to pięknie, wygląda nowy traktor na polską wieś i tyle w temacie. I nie ma co więcej mówić, bo tutaj naprawdę, no żeśmy praktycznie, ile my mieliśmy serii z polskich wsi? Bardzo dużo, a jedynym zetorem, który pamiętam, to właśnie też była Proxima. Tylko ja nie pamiętam, czy ty czasem jej nie miałeś na typowej polskiej wsi. Ja miałem na typowa polska wieś. Tak, miałeś, nie? Tak, miałem na Sobrotach. No właśnie, i to był chyba nawet ten sam, albo podobny model tej Proximy. Nie, 90 chyba. I wiesz co, to było, ja ci powiem tak, to było tak dawno, że ja naprawdę tego nie pamiętam, ale był to jedyny zetor. To była jakaś mała. To był jedyny zetor, którego żeśmy używali właśnie na polskiej wsi, także tak to właśnie wyglądało. Ogólnie mogłem sobie godzinę zmienić, chociaż takie popołudniowe... spoko wygląda, słońce fajne. Popołudniowe gruberowanie, naprawdę spoko. Tym bardziej, że jest to cały czas ten sam dzień, jaki był u Bolka. Nie zmienialiśmy tutaj, nie przewijaliśmy nic. Mogłem przewinąć na ten drugi dzień jesieni, natomiast stwierdziłem, że no nie ma sensu, skoro i tak prawdopodobnie na kolejny odcinek będziemy już przewijać. Co trzeba pamiętać, mordo, to trzeba pamiętać, żeby zimą sprzedać nasz rzepak, nie? Tak, to pamiętam. To musi być sprzedane, żeby te pieniądze tutaj były takie, jakie chcemy, bo tam cena naprawdę za rzepak jest bardzo fajna w zimie, chyba bodajże pierwszego dnia zimy, także po przewinięciu czasu już naprawdę powinniśmy mieć bardzo fajne pieniądze na koncie. A co za tym idzie, w przyszłym sezonie na pewno spodziewajcie się u nas tutaj na tej serii nowych nabytków. Ty daj trochę tego łubinu, co? Teraz tak patrzę, jak ogólnie... No bo tam dwie przyczepy. No właśnie, jak ja ogólnie wszedłem, to widziałem, że była pierwsza przyczepa już chyba bodajże pełna. I z tego co widzę, chyba druga też będzie pełna. No, tu będę miał 2 tony. Więc ogólnie naprawdę fajnie tutaj powinniśmy z tego łubinu zarobić. No i tak fajnie na tym łubinie zarabiamy, więc ja bym ogólnie tego się trzymał, żeby jednak
co sezon ten Łubin był tutaj u nas zasiany. Ogólnie też mordo, dużo komentarzy było co do tego, że kukurydza nam nie da nic do oporu zmianu. I to jest prawdopodobnie potwierdzone, że ta kukurydza nic nam nie da. W każdym bądź razie ja tak czy siak w tą kukurydzę bym szedł, chociażby dlatego, znaczy, żeby... Znaczy, no jak nie da? Znaczy bardziej my tu nie, no bo tu żadna uprawa nic nie daje, oprócz tam rzodkwi, że jedynie nam się poprawi. Ale... Znaczy nie poprawi, no, że będziemy mieli inne jakieś pole. Znaczy... Chodzi mi bardziej o to, że kukurydza nie jest tak wymagająca po zmianach jak inne uprawy i po niej łatwiej coś też zasiać. Tak, tylko chodzi. Że chodzi, mi chodzi o to, że ludzie napisali, że kukurydza jest jako zboże zaliczana. No ale widzisz, jak patrzyłem pomiędzy zboże a kukurydza, to była różnica. Była różnica? No i dlatego właśnie, żeśmy na którymś polu gadali, że tu nie, nic nam nie wychodziło, zobaczyliśmy kukurydzę i wychodziło, że kukurydza była najlepsza. No nie, no w każdym bądź razie, nawet gdyby ona do porozmianu nam nic nie dawała, ja tak czy siak bym szedł w tą kukurydzę, chociażby dla urozmaicenia tej serii, żeby tutaj jednak było troszeczkę więcej roboty właśnie na tą jesień, żebyśmy mogli sobie i kosić łubin, i po łubinie jeszcze walnąć sobie kukurydzę właśnie na ziarno. No i przynajmniej ta nas będzie miał robotę, bo przyjedzie do nas zasiać, więc... No. A nawet jeśli jest jako i zboże by była liczona, no to i tak jest dobrze, bo zboże to no też najczęściej taka uprawa, gdzie właśnie możesz ją właśnie zasiać, bo najlepiej wychodzi, więc... No fajne jest to, że praktycznie zboże po zbożu to jest praktycznie zawsze 0,95 bądź 1,0, nie? No, nawet tu mieliśmy po 1,20, później był 1,14 no, po zbożu, więc... Więc i tak, no, moim zdaniem nie ma tragedii z tym płodozmianem. Tutaj praktycznie na wszystkich uprawach wychodzimy całkiem spoko. O Boże mordo, ja myślałem, że taki pies podchodzi tutaj. Przykuć, a ty jesteś po żniwach? Tak. Ja do tego, myć kombajn. Dobra, to zjedź kombajnem, zjedź ciągnikiem z dwiema. Popie, 360 stanie. W sumie wiesz co, ja se zjadę z dwiema no, przyczepami. No, bo na stanie. Ja se z dwiema przyczepami zjadę, a ty będziesz sobie tutaj wtedy gruberował. Ogólnie no nie będę gruberował całego pola, bo tak jak mówiłem, no chcę zrobić to kopanie ziemniaków. Ogólnie pokopałem sobie troszeczkę poza odcinkiem. W sumie dużo pokopałem poza odcinkiem. Pozbierałem tych ziemniaków i nie jestem w stanie wam powiedzieć, ile tych ziemniaków udało mi się wykopać, bo to będziemy dopiero wiedzieli wtedy, kiedy będziemy to sprzedawać, bo musiałbym pisać każdą przyczepę, a nie pisałem. Bodajże poza odcinkiem nazbierałem 3 pełne dwukółki. 4, przepraszam, 4, czyli około 10 ton ziemniaka. No, więc to ładnie. Ogólnie powiem wam ludzie, że na tych ziemniakach naprawdę powinniśmy wyjść na fajne pieniądze. Liczyliśmy, że około 30 tysięcy. A zobaczcie, ale zobaczcie, jakie to jest tylko malutkie pole. Jakbyśmy zasadzili, powiedzmy, później, jak będziemy mieli jakiś lepszy sprzęcik do ziemniaków, zasadzilibyśmy jakieś konkretniejsze pole, to naprawdę powinniśmy z tych ziemniaków zarabiać tutaj fajne pieniążki, bo skoro tak jak z naszych obliczeń to było 30 tysięcy, chociaż na nasze obliczenia trzeba brać poprawkę, bo to niekoniecznie akurat tyle wyjdzie. No, ale gdyby nawet wnioskowali, że tyle ton będzie. Gdyby nawet było 30 tysięcy za ziemniaki, to zobaczcie, jakie to jest małe pole i na niczym innym byśmy na tym polu nie zarobili tyle pieniędzy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba, że na drzewie. No, weź to rób. No, weź to rób. Ogólnie tutaj na tej mapie są lasy do kupienia, więc jeżeli kiedyś byśmy chcieli, powiedzmy, iść w drzewo, chociaż ja ogólnie za tym nie jestem. Mamy inne serio. Żebyśmy tutaj właśnie szli w drzewo. Wydaje mi się, że taka typowa polska wieś to się kręci wokół gospodarstwa, chociaż też dużo małych gospodarstw właśnie zajmuje się jakąś tam małą wycinką drzewa. W każdym bądź razie ja tutaj na tej serii bym to odpuścił, także mordeczki tam w komentarzach na pewno, no nie piszcie, żebyśmy szli w drzewo, bo jednak chłopaki mają chłopaki do cięcia, jeśli chodzi o drzewo. My mamy z Adasiem survival, jeśli chodzi o drzewo. Jeszcze ja z drzewem działam na swojej serii, od początku do majątku, więc wydaje mi się, że tutaj na tej serii na pewno z drzewem działać nie będziemy. Tym bardziej, że ten las byśmy musieli kupić, jeżeli byśmy chcieli cokolwiek tam robić, a wolę tutaj pieniądze przeznaczyć właśnie na zakup jakiegoś nowego pola, czy coś w ten deseń. Tak jak mówiliśmy, na wiosnę na pewno też będziemy chcieli jedno pole kupić. Już praktycznie chyba z Bolkiem wybraliśmy ten kawałek, który będziemy chcieli kupować, bo będzie to pole prawdopodobnie, co robiłem na usługach jakiś czas temu, kilka odcinków temu sobie tam gruberowałem. I to pole naprawdę fajnie będzie nam pasowało właśnie pod zasiew kukurydzy na wiosnę. I fajnie to będzie wyglądało, jeszcze jak będzie jakaś fajna teksturka kukurydzy wgrana, to tak fajnie to będzie tam przy tym asfalcie wyglądało. Tak samo jak fajnie wygląda to pole, co Tanas teraz skosił, bo patrzałem sobie właśnie poza odcinkiem
pole, które teraz kosił kukurydzą. Nawet jeszcze chłop miał taki zapierdziel na swoim gospodarstwie, że jeszcze nie zdążył zjechać ciągnikiem z przyczepą z pola. Go wywaliło wtedy. No, wtedy go wywaliło, właśnie. Tak też mi się myśli. No i zaraz będziemy mieli ogólnie pół pola zrobione, także... Także będzie to trzeba ogólnie zrobić poza odcinkiem, żeby ta rzodkiew nam... Ja teraz będę jeździł. Chociaż właśnie, wiesz co, mordeczko, ja pojadę sobie ziemniaczki wykopać, a ty sobie też troszeczkę zetorka potestujesz tutaj, tak? No. No, żebyś też nie był tutaj pokrzywdzony, żebyś ino też sobie pojeździł trochę tym zeturem. Nie powiem, że na wiosnę jeszcze przywieźli go. O, na przykład. No albo... co, to powiemy, że mało roboty było, to nic nie chciał potestować, to trzeba w pół. Ale naprawdę, naprawdę mi się podoba. Ludzie, piszcie ogólnie w komentarzach, co myślicie na temat tego zetora, bo jeżeli będziecie za tym właśnie, żeby go powiedzmy tam w jakiejś tam przyszłości kupić, to ja myślę, że my możemy oczywiście do tego się przychylić i postarać się o to, żeby jeden z nowszych ciągników tutaj właśnie u nas na tej serii się pojawił. Na pewno nie chciałbym, żeby to był powiedzmy jakiś nowy New Holland, czy nowy John Deere, czy coś ten deseń, bo wydaje mi się, że to już wtedy nie będzie miało tego klimatu, a jednak zetor, tak te zetory Proximy małe, no to jednak się kojarzą z tą polską wsią, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak to jest. No, zaraz będzie pół pola zrobione. Boże, teraz się przestraszyłem, że trawę sieje. Ale na szczęście spojrzałem sobie, że jest rzodkiew oleista, bo przypałbym, jakbym musiał znowu pół pola przesiewać. Tak jak to miałem właśnie u siebie na serii, gdzie pół pola miałem zasiane już też poplonem. A to dlatego mi pisali ludzie. Że co? Komentarz. Bo ja u siebie wjechałem, zrobiłem niecałe pół przejazdu. Trawą? I się skapnąłem. No. I zacząłem, a ludzie pisali, no przynajmniej jak u Brączka, że całe pole zasiał. No, ja nie wiem, o co chodzi. Ja miałem pół pola trawą zasiane, nie? I potem, no w sumie całe pół odcinka siałem trawę zamiast tego. Mordeczko, bierzesz 60 już? Nie, ja tylko ją chcę wyprostować, bo wiesz co, ona jest tu z górki i tak ją trochę powyginało i nie chciałem, żebyś to widział tak bardzo. Aha, dobra, okej. Ja ją zjadę tu po prostu trochę i jak się rozgrzewa już. I o, weź, nie gaś jej, nie? Wiesz, to człowieku z kurwa bokiem nie wyleciała. Nie no, ja ci powiem, że pomysł z tym gruberem i z tym wysiewaczem to naprawdę zajebiste, bo nie wyobrażam sobie teraz tego gruberować i jeszcze z tyłu jeździć siewnikiem, nie? Ile to nam ogólnie roboty odchodzi dzięki temu? Dojadę do końca, mordeczko, i ci oddaję zetorka. Połowa pola. No, także powinniśmy... Może nie skończymy tego, bo ja bym ogólnie cię potrzebował później do zbierania ziemniaków. A ja teraz sobie zjadę tą 60, akurat odczepię dwie przyczepy i wtedy podpinam kopaczkę i jadę na pełnym obrocie 60, jak sami wiecie, jak oglądaliście Bolkę odcinek, wiecie, jak 60 sobie radzi ładnie z kopaczką, jeszcze wałka nie załączysz, a 60 już na pełnym obrocie jedzie. Także będzie ciekawie. No tutaj a to naprawdę... dopiero już na polu, bo z podwórka jeszcze zjedziesz normalnie. No, jeszcze normalnie, dopiero jak pierwszy raz włączę, nie? No. Tutaj naprawdę konkretne pole owsa będzie. Fajnie tu będzie owiec wyglądał, w ogóle prasowanie tu będzie fajnie wyglądało. Dobra, okej. I cygł wszelka podgolica, ale fajnie. Kurde, chata, teraz ja tak myślę, nie? No. My mamy ten uprawowo-siewny, to my teraz praktycznie w ogóle nie będziemy korzystać z naszego... Będziemy. Agregatu, kultywatora. Do kukurydzy. Aha, no tak, w sumie racja. Bo to będzie trzeba. Tak. Boże, ja... Więc no tak, dobra, czekaj. Ja tu pod górę nie będę się pchał. Ja sobie wykręcę tutaj na asfalt. 12 ton soi mamy, mordo, czyli za soję mamy zarobione... po 3,5 bodajże. A wiecie co, nawet sobie stanę i zerknę, ile soja. Nie, ostań, póki jeszcze możesz. Bo ino zara góra, trzeba się rozpędzać. Soja za 3800 była. Trzeba iść to? No to my mamy za... Wiesz, nie mamy pieniędzy za tą soję? No trochę. Kupę siana, nie? Naprawdę. Ale ten poszedł. 30. Czarny dym. Czarny dym. No, ci powiem, ma co robić. Ponad 40 tysięcy, gdzieś 45 tysięcy za soję. Ej, ona nie podjedzie. No, to se zobacz, jakie to jest duże pole, a zobacz ziemniaków, porównaj, co? Nie podejdziesz chyba. Ja ostatnio tak miałem też na swojej serii, gdzie Zetor nie dał rady z dwiema przyczepami. Nie podeszłeś? Nie, musiałem się rozczepić i wciągnąć jedną, potem drugą. Tylko, że nie po asfalcie, tylko po polnej drodze, nie takiej wyboistej. Chyba idzie, co? Idzie, 4 na godzinę, no. Guma palona. Chłopie, tłok zaraz wypluje, bo już nie mam czego redukować. Ja pierdziele.
Masakra! Ale to był właśnie pierwszy raz, kiedy nie podjechałem z przyczepami, nie? I musiałem się rozszczepić i musiałem wciągnąć jedną i drugą. A moc zakupywania miałeś, nie? Nie, nie miałem, czaić to? Po prostu zdech na obrotach i nie chciał podjechać, nie? No, o. Przy mocy zakupywania, to już by dawno 60, nie? Zaczęły się koła kręcić i byś stał w miejscu. I ale myślisz, że na asfalcie też? Też. Zaliśmy takie coś. Aha. Tak jakbyś gumu, no tak jak kurde, nie wiem czy pamiętasz ten mój filmik, co nagrywałem telefonem w Sagrolu. To pod tą pod... Jo, pamiętam, Boże jakie to było stare, masakra. No ja mam to ostatnio z tatą oglądałem jak byłem. Kiedy to było, masakra, nie? Ale dobra, ten... już na równym 60 poszła bez problemu, więc gitara. Już ten samej palił tak kapcia wtedy pod tą... Aha, właśnie, mordeczki, chciałem powiedzieć jedną rzecz. Pamiętacie wały z ostatniego odcinka, co sobie kupiliśmy, już są na Modhubie. Także bardzo serdecznie was zapraszam do pobierania, ogólnie pewnie wszyscy jeszcze nie widzieli, a dużo ludzi pytało o te wały. Także zapraszam oczywiście do pobierania, link macie w opisie, na pewno wrzucę link do wału w opis. Także pobierajcie, grajcie, testujcie, dawajcie znać czy fajne, czy nie fajne, bo tak jak mówię, są już ogólnodostępne do pobrania. Dobra, przyczepki ogólnie mogę sobie gdzieś tutaj postawić, bo tak czy siak będziemy musieli je chyba wysypać, nie? Szkoda, znaczy, kurde. Nie! No to nie, rzepak, chyba że od sąsiada coś. Nie, powiem, ja wam powiem, że chyba nie będziemy tego wysypywać, bo szkoda jest to wysypać. Ja z sąsiadem zagadam, ile tego rzepaku jest? 30 ton? 20. No, to ja z sąsiadem zagadam, to jest półtora przejazdu, no. No, weź potem jeszcze raz kurna chata to... Nie, jeszcze... ja wezmę i to pojadę, sprzedam normalnie. Dobra, musimy sobie ściągnika rozszczepić, bo tak jak mówiłem, no nie mamy tego modu jeszcze. Wiecie co, ja sobie obchliptam trochę 60. Bo szyby są tak brudne, że kurna chata, ja już tutaj praktycznie nic w ogóle nie widzę. Wiesiek jeszcze nie jechał, laweta jeszcze stoi. Dobra, cyk. Wiesiek. Muszę ją trochę umyć, kurde, bo tragedia jest. Kopaczka tu chyba na podwórku stoi, więc pojedziemy sobie pokopać. Bolka w odcinku nie miałem okazji, także akurat sobie teraz troszeczkę pokopiemy. No i ogólnie powinniśmy mieć też po ziemniakach. No musimy być, musimy wykopać je do końca ogólnie, także wykopać je na pewno wykopię do końca. Ale poza odcinkiem prawdopodobnie będziemy musieli to pozbierać, bo raczej nie zdążymy dzisiaj, bo tam naprawdę jest zbierania. Powiem wam, że to zbieranie, no dobrze, że nie mieliśmy tego większego pola, bo na takim małym polu to jeszcze tam w miarę to idzie. Ale jakbyśmy mieli jakieś duże pole i mielibyśmy ręcznie zbierać, to by była tragedia. Boże, ty mordo, naszego psa opętało ogólnie, on biega w kółko cały czas. Ja, mi się wydaje, że to przez to przejechali chyba za mocno. Mi się wydaje, że ty coś mu do karmy dosypałeś chyba. Nie wiem. Chłopie, przez kopaczkę, górą, lewo, prawo. Dobra, zaczepiamy. No tutaj ten zestaw, to wydaje mi się, że to jest taki obraz typowej polskości. Nędzy i rozpaczy. Nie, no nędzy i rozpaczy nie, bo akurat kopaczka ładnie pomalowana, 60 też dobrze wygląda, także nędzy i rozpaczy może akurat nie. Ratowałem, no. Ciśniemy, jak widzicie, nasz pułk jeszcze stoi. Nikt go od nas nie kupił. Może Wieśkowi jest, go załaduję mordo od razu na ten, na lawetę. Ja, Wiesiek jak na zakręcie będzie jechał, to go mu wyleci. Niech te... mam nadzieję, że on dzisiaj pijany nie jest, bo ino znowu w rów się wpakuje. Nie, dobrze... na pewno go w samochodzie nie ma i u sąsiada widziałem naprzeciwko już jest. Ty, dobrze, że ten, dobrze, że dzisiaj na pusto, bo tamta prasa, to ja nie wiem, czy ona mu spadła z tej lawety, czy się trzymała, ona, chociaż miarę. Ona jest po testowach. Muszę z Wieśkiem pogadać, się zapytać, czy ino ona chociaż do klienta dojechała. Ona już jest potestowana jak coś. No, w lesie testowana jak coś, na pełnej. Przez dobra. Dziki lód. Mordo, ogólnie ty byś mógł, wiesz co, przyjechać już tutaj z zatorem. Dobra, robię, dokładnie jadę to kółko. Jak widzicie, praktycznie 3 przejazdy nam zostały tylko na kopanie, więc powinno pójść raz, dwa. Ona bierze idealnie 2 rządki, czy bierze trochę więcej? Znaczy, zależy jak wiedziesz. Jak wiedziesz, to i weźmie trochę więcej. Ja staram się jeździć tak, żeby to zabrała właśnie 2 rządki. Dobra, zobaczymy. Popołudniowe kopanie ziemniaków. Cyk. Ła! Ile na godzinę jeździłeś? Tyle ile mogłem, czyli 5 albo 6. Dobra. Bo tam ja w niej ustawiałem, że można było zamieścić 5 albo 6 na godzinę. No kurna chata, kopanie ziemniaków to jest coś. Jeszcze jakby można było później, wiesz, wjechać bronami, zabronować te krzaczki i jeszcze pozbierać ziemniaków trochę, nie? No ale to tak w Polsce tylko jest. No tak, no tak. Znaczy w Polsce, przy polskich kopaczkach w ogóle, a przy dużych, normalnych kombajnach to już tak się nie robi, nie? Mordo! To. Tu trzeba coś nacisnąć? Kontroli. O Jezus! Dlatego ona wtedy tak chodzi, nie? Na pół obrotach cały czas.
Chłopie, bo ja od początku jechałem i ona mi w ogóle nie wysypywała. No tak, tak. No po pewnym momencie, jak już się zapełni jej ten zbiornik 50 no kg ma, 50 kg no, ma zbiornik. To już wtedy przestaje kopać. Z łęciny zabiera, ale... No ale to akurat jeśli chodzi o wykopki, to ja najbardziej chyba to lubiłem co roku jeździć do wujasa na wykopki. I właśnie jeszcze na koniec, jak już człowiek był zmęczony tym zbieraniem, to jeszcze wujas z bronami przyjeżdżał, zabronował i trzeba było całe pole obleść, kurna chata i pozbierać, nie? No i łęciny się paliło i ziemniaki i z masłem. Znaczy, ja teraz tak myślę, co my robiliśmy z tymi łęcinami? My paliliśmy i od razu ziemniaki sobie żeśmy do na rzecz, no. Ziemniaki w to wrzucaliśmy i żeśmy jedli to później. Ja pamiętam, że myśmy to na pewno zbierali widłami na... Nie, my wywoziliśmy to. My to wywoziliśmy gdzieś w krzaki, pamiętam. Aha. Normalnie wiesz, dwukółką, taką typową dwukółką do świń się jechało, nie? I no. Zbieraliśmy widłami na dwukółkę i wywoziliśmy gdzieś w krzaki, pamiętam wtedy. W ogóle tam wujas dużo ziemniaków nie miał, także to tam nie było jakiegoś dużo tylko. Zbierania. Nie, on nawet hektara nigdy nie miał, więc tam wiesz. Kurde, no co jest z tą kopaczką? Co? Aha, teraz ja jej nie opuściłem. No. Kurde. Podniosłem ją, a jej nie opuściłem, dobra. Nieważne. No nie ja to... właśnie kończę. Zbiornicze. Jakbyś mordo szukał wiader? Są tam, ja widziałem, ja już byłem na polu wcześniej. Ja ich tu nie widzę. Są na tym. Jest takie jeszcze niezebrane ziemniaki są przy wodzie. Ja no. Po nie teraz pierwsze podjadę i wiadra wezmę. Ale wiader tam nie ma, chłopie. Ja dzisiaj chodziłem z wiadrami. Ja? No jak weszłem na serwer, ja chodziłem z wiadrami u ciebie. A dobra, stoi jedno wiadro. Jedno wiadro jest mordo, a drugie nie wiem czy w krzakach. Łoba są. Nie wiem czy w krzakach nie leży drugie, nie? No ja mam jeszcze jeden przejazd i mam wykopane, także tutaj już dużo tych ziemniaków nie będzie, ale przynajmniej będziemy mieli wykopane i będzie można już tutaj działać coś dalej. Na tym polu tu będzie trzeba, nie wiem, czymś kurde nawieść teoretycznie, nie? Mamy mordo jeszcze obornika, czy nie? Mógłbyś zobaczyć? Znaczy mieć mamy, nie? Ale nie wiem czy nie pociśniemy, jak już jesteśmy przypięci w gruber i nie zasiejemy rzodki. Myślisz tutaj? No to jest małe pole, moment będzie. A tu był obornik rok temu, więc lepiej było gnojowicą pewnie. No gnojowicy nie mamy akurat, więc... No więc tutaj... No dobra, możemy pocisnąć z rzodkiem, tutaj będzie fajnie orka wyglądała. 5 na godzinę można maksymalnie jechać z tą kopaczką. A jak nie, to może wymrozi i ten... Nie trzeba będzie orać. No orać może nie, no właśnie talerzówkę, bo myśmy mogli ogólnie tą talerzówkę też korzystać z niej, kurde, bo no, dlatego... teraz praktycznie, no żeśmy te maszyny troszeczkę sobie też tak zrobili pod siebie już, no to praktycznie z talerzówki nie korzystamy z kultywatora, no ale tak jak Bolek mówił, z kultywatora będziemy musieli korzystać, jak będziemy siali kukurydzę. Ogólnie ja bym to zrobił tak, że jeżeli nie siejemy rzodki na jakimś polu, to wtedy jedziemy sobie talerzówką. Po żniwach, nie? O, można. To tutaj zależy od danej pracy. Ja tam zawsze lubiłem gdzieś tam, tak jak wysokie ściernisko po czymś było, to zawsze talerzówką wolałem. No, w sumie też racja. Dobra, ja mam przejechane, mam wykopane to. Więc... Ja mam dwa wiaderka zabrane. Jest tam to drugie wiadro, czy nie? Jest i mam już tutaj wysypane. Chłopie, ja tu już stonę chyba ziemniaków miałem z takich omijaków. Dobra, ja sobie 60 zgaszę, bo ona to na pełnym obrocie. A nie, 500 kila. Dobra, a gdzie jest drugie wiadro? Na przyczepie mam oba. Aha, okej. Okay. Lecimy od początku, co wtedy? Ty, a ty tu nie dokopałeś tych ziemniaków. Gdzie? To ja je wykopię. Aha, bo to mi tylko... Ja sobie łęciny to zrywa wtedy, no. A patrz! Dobra. A ja nie zwróciłem na to uwagi, wiesz? Dobra, bierzemy sobie wiaderko. O, no tutaj to ja mogę zbierać! Bo wiesz, u ciebie mi się tak ciężko zbierało, nie? No ja teraz też jak u ciebie zbieram, o kurde, nie? A tutaj to wiesz, to przynajmniej płynnie idzie, nie? Elegancko. Eleganckie tu wykopki. Ale się ciemno robi, nie? No. Rocznica idzie jakaś. No tutaj jeszcze przynajmniej dwie. Dwie dwukółki na pewno powinny być z tego. Dobrze, że tego wiadra nie trzeba idealnie skierowywać w ziemię, tylko mogę sobie praktycznie w ogóle go nie obracać, nie? O, cyk, myk, fuch. No ale no inaczej tych ziemniaków akurat tutaj na tej polskiej serii, żeby jakoś w miarę to wyglądało, no to byśmy nie dali rady pozbierać. Ewentualnie... To jest fajna robota. No tak. Mówię, na takim małym polu, no bo co innego, gdybyśmy mieli powiedzmy na jakimś tam hektarowym polu zbierać, bo akurat tutaj to była 0,24 hektara, więc to nie jest jeszcze tragicznie i to zbieranie w miarę idzie.
ale już mamy w sumie plan na kolejne ziemniaki, także jest spoko. Już praktycznie na dwa sezony mamy plan na ziemniaki, gdzie będziemy chcieli sadzić. Jo. I mi się wydaje, że na razie też tej, że tak się wyrażę, plantacji ziemniaków nie ma co zwiększać, bo po prostu widzisz, ile jest roboty z tymi ziemniakami. Chociaż wydaje mi się, że w przyszłym sezonie tych ziemniaków więcej nie będzie niż teraz było. Nie, nie będzie na pewno. Nie wiem, czy nie mniej będzie. No, raczej ewentualnie mniej. Za te dwa sezony może być trochę więcej, bo tutaj ten kawałek, który będzie mieć za dwa sezony przygotowany, to... nie jest małe pole. Tak się patrzy na nie i na ziemniaki, to nie było małe pole. Bo no i szerokość, i długość. To tam się da. Dobra, ja sobie zaraz pojadę ogólnie to wysypać. Ogólnie można by było, wiesz co? O Jezus, mordo, wiadro mi wiatr rozjechałeś! Nie wiedziałem, nie wiedziałem, że się tak ten... obrócił. Wiesz co? Ja pojadę to wysypać, nie? A ty w tym czasie no, byś przyleciał golfem. Golfem z przyczepką, żeby też pozbierać na golfa. To wiesz co? Ogólnie mamy 30 minut. Ja nie wiem, czy my tego nie skończymy dzisiaj. No, to mi się tak wydaje. W 5 minut mi się wydaje, że powinniśmy mieć tutaj to zebrane. Dobra, czy tu jest już pełno? Co? Nie, jeszcze nie. Nie? Nie ma. O, teraz będzie chyba pełno. Nie, jeszcze nie? Bo tamten róg cały nie jest ten. O, dobra, jest pełno. Dobra, mordeczko, to przyjedź golfem, a ja śmigam się wysypać raz, dwa. Nała. Jak widzicie, z zetora mamy tura zdjęte. Fajnie ten zetorek wygląda bez tura też. Tylko ta rama jest ogólnie taka duża i troszeczkę to szpeci ten traktor. Żelazna czy nie? Nie, nie, żelazna nie. Ogólnie to jak widzicie, jeszcze drzewo mamy do przywieźnienia. Tam poukładane i no ładnie leży. Dobra, ciśniemy wysypać sobie 2,5 tony, kolejne 2,5 tony ziemniaków. No ogólnie będziemy musieli się troszeczkę namęczyć z ładunkiem tych ziemniaków. Szkoda, że ogólnie teoretycznie żmijka jest, nie? Tyle, że... Nie, co ty? O Jezus! Ale, spokojnie. Ale hamulce dobre w golfie, co? Powie, to jest masakra, nie? Nie powinien nas tak hamować. Zahamuje się, on stoi w miejscu. No ogólnie teoretycznie moglibyśmy to robić żmijką, tylko że... No raczej by to za bardzo nie wyglądało. Tutaj musielibyśmy ogólnie, jeżeli chcielibyśmy te ziemniaki tutaj tak składować, powiedzmy właśnie w stodole, ja bym z czasem pomyślał nad jakimś, kurna, a to ja się tu nie zmieszczę między innymi szczepami, ja bym ogólnie pomyślał nad jakimś polskim takim fajnym taśmociągiem. Nie wiem, czy takie coś jest ogólnie. Chyba nie. Nie ma, nie? Może coś by znalazł takiego podobnego. Fajnie, gdybyśmy mieli tutaj, powiedzmy, w stodole takie miejsce typowo przygotowane właśnie pod ziemniaki. Znaczy skrzynki, nie? No właśnie, tak, albo te fajne mody. No. Przecież masz nawet wózek zrobiony ten, paleciaka masz. A widziałem paleciaka, no widziałem. No, więc to jest teraz petarda. Tylko do tych skrzynek co nam, co my potrzebujemy? Jaką maszynę? W sensie? No, a, bo to sypiesz turem w skrzynki czy co? No możesz ten, możemy zrobić i na przykład ten najmniejszy taśmociąg jaki jest w grze tutaj, on powinien sięgnąć na skrzynkę, idealnie z ziemi. Aha, ale jak nie, no to jest taka specjalna maszyna, tylko że ona jest duża, ja ją testowałem na posąsiedzku. Masz normalnie taką maszynę do skrzynek, podjeżdżasz przyczepą, idealnie tam tył przyczepy, najlepiej tam dema, nie? No. Wchodzi, podjeżdżasz, kipujesz i ona rozsypuje ci to na skrzynki. No to by było fajne. Podjeżdżasz i bierzesz. Normalnie ona sama tworzy skrzynkę, nie? Z ziemniakami. Chyba, że jeszcze lepszy pomysł mam, ale to nie, to raczej w jakiejś tam przyszłości. Bo ogólnie tak jak ja nagrywałem ziemniaki w realu, to jakbyśmy jeździli tym taśmociągiem, to byśmy mogli, powiedzmy, mieć jakąś platformę. Na platformie ustawione skrzynki. Nie? Wiesz o co chodzi? No jeździć tym, no ja wiem o co ci chodzi. To, no. Ale no, to jest, znaczy powiem ci tak. Miałem tą akcję, sezon lub dwa na posąsiedzku, bo tak mi też się widziało. Właśnie pierwsze moje takie większe wykopki, że tak powiem. Jest spoko, ale farming nie jest tak dopracowany, żeby to ogarnąć. Z racji tego, że było tak cholernie ciężko trafić w te skrzynki no. Tym właśnie... A ktoś ci pomagał zbierać? Adam ci pomagał? Tak, we dwójkę jeździliśmy. Adam mi kopał, ja pojeżdżałem obok. I po drugie, one jak zaczęły się napełniać, zaczęły podskakiwać, szarpać i w ogóle, nie? Aha, czyli to nie dało więc rady tak to fajnie. Jest, znaczy, powiem tak, może teraz jakieś są, jest dużo różnych innych skrzynek, do tego masz ten mniejszy taśmociąg, bo my to dużym Grimme żeśmy kopali, więc ci powiem szczerze, że no teraz od tamtej pory się zmieniło, sprawdzić zawsze można, nie? To też pewnie od przyczepy zależy, bo ja chłopie miałem to taką landarę, że normalnie to mi weszło 60 parę ton ziemniaka na to, nie? No to dużo. No bo tyle skrzynek, a wiesz, w każdą skrzynkę tam
po kilka ton. No ja ci powiem, że tutaj taką małą jakąś przyczepkę, platformę, coś w tym stylu. W ogóle, co chciałem ci mówić, widziałeś jaka była... Zapadobel? No. No. Ja pierdziele. W toku byłem, nie? Ale ona to tak pasuje na jakieś PGR i w ogóle ona tutaj też. Na razie nie mamy aż tyle słomy. Jeszcze tak bym poczekał trochę, aż krowy się zaczną i wtedy dopiero bym się zaczął bawić. No kurde, ej, co jest? Może nie może wysypać? Potrząśnij trochę, pa. Tekstura mi się zbugowała, że jest cały czas pełne wiadro. Kurna dziobek, to idzie, ale nie zmieścimy tego chyba. No też mi się tak wydaje. Ogólnie naprawdę ta przyczepa na bele, tutaj szacunek dla kasztana i dla ostrego chyba bodajże. To no widać, tylko zobaczyłem widać zdjęcie, że no akurat ona jest chyba robiona na podwoziu tej D83 autosanki, co kasztan wydał. Ale naprawdę no widziałem ją na modchuby tą przyczepę i to powiem też wam ludzie, przyczepa ma być chyba kolejne od nich? Tak, to widziałem na fanpage'u. Też robią, nie pamiętam dokładnie modelu, ona będzie 6, tak, ale ona będzie, bardzo podobna do tej D83. Pewnie będzie miała inne konfiguracje, no nie dziwię się tutaj, że akurat kasztan na modelu tej D83 robi kilka przyczep, bo no głupotą by było nie skorzystać z tego, że już się namęczył i tyle zrobił. No to jednak fajnie, gdy to wyda po prostu w kilku modelach, w kilku konfiguracjach, no to na pewno też dużo, dużo więcej pobrań będzie miał, nie? Ale naprawdę ta Dabele, no może tutaj ona jeszcze aż tak bardzo by nie pasowała, ale na jakiś SKR, coś w tym rodzaju, to naprawdę by fajnie wyglądało, nie? Można od zera? Nie, akurat na od zera nie. No jest jak klimat. Do Niemiec autosankę by dotarła, jo? Dobra. Jeszcze wejdzie? Jeszcze wejdzie, czy nie? Może po wiadrze. Dobra, zjedziemy sobie teraz jednym i drugim i wtedy laptop już dozbieram sobie poza odcinkiem. Dobra. Chyba jest pełno, co? Chyba jo. 95%, jeszcze jedno wiadro wsypiesz. Dobra, ja biorę Gulfa, zjeżdżam Gulfem. I zjedziesz z detorem i będziemy wtedy sobie kończyli już 36 minut, ja ogólnie jeszcze dzisiaj będę to wrzucał. Także życzę wam ogólnie miłego wtorku, bo dzisiaj mamy wtorek. Tak jest. Prawie początek tygodnia, ja ogólnie ostatnio troszeczkę straciłem rachubę co do dni. Nie zwracam już uwagi praktycznie na to jaki jest dzień. Tylko zwracam uwagę na to, żeby codziennie odcineczek na kanał jakiś wleciał. Ale olśnienie dostałem normalnie tam jak błysnyło. Gdzie? Aha, jak zahamowałem. Ja dohamowałem, bo go nie było widać, nie? U mnie nie było go widać, nagle widzę, że coś się, mapa się zaczyna świecić. Jezus, jakie on ma hamulce! Nie, to tam trzeba, ogólnie trzeba wziąć go na warsztat i tak ten... Wywalić światło? To świecenie i hamulce mu zmienić, żeby on długo hamował, bo jednak z przyczepką no to trochę jest. Chłopie, ty wciśniesz hamulec, a on stoi w miejscu. Dobra, cofamy. Cyk, myk, fuch. O, tu jest hałda tych ziemniaków, nie? Dobra, tu sobie to wywalimy. Ładnie wysypiemy. Teraz jeszcze gdzieś tu bolek się dosypie. No, fajnie. Jeszcze gdyby te ziemniaki były tak podgarnięte na taką wysoką hałdę, to by to też dużo lepiej wyglądało, ale nie chcemy się bawić tam ogólnie, bo one przelatują tam przez ścianę. A nie chcemy mieć po prostu ziemniaków na podwórku, wolimy, żeby one tutaj leżały pod dachem. O, bolek sobie ładnie wysypuje. Także mordeczki, w tym odcinku to by było na tyle. Zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek do Bolka. Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli wam się podobało. No i dziękujemy wam za oglądanie, bo naprawdę jeśli chodzi o tą serię, tutaj oglądalność jest no wyśmienita i cieszymy się, że ta seria wam się tak podoba. Morda mnie tu zamknął w środku. O, ale przynajmniej światło mi rozpalił. Dziękuję ci bardzo. Także mordeczki, dzięki za oglądanie jeszcze raz. Zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Dobry. Na razie. Cześć. Cześć.